Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z materiałem z cyklu polecane zestawy komputerowe na miesiąc maj. Tym razem przyjrzymy się jednostce komputerowej, powiedzmy to w takim średnim budżecie, bo komputer za 5000 zł ani nie jest moim zdaniem przesadnie tani, ani też na pewno nie można go zaliczyć do jednostek drogich. Idealny komputer po komunie, można by rzec, natomiast chodźcie ze mną, przyjrzymy się dokładniej, co się składa na tego kompa, na czym jednak warto zaoszczędzić, a na czym zdecydowanie nie warto oszczędzać. Lecimy więc do zestawu. Moi drodzy, na samym początku delikatne ogłoszenie. Jeżeli chcielibyście nie ominąć wszelakich polecanych zestawów komputerowych oraz przeróżnych testów, jakie prowadzę na tym właśnie kanale, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli klikniecie przycisk subskrybuj, który znajduje się pod tym filmem. A teraz lecimy już do procesora. I w tym zestawie komputerowym postawiłem na jednostkę Intela. Padło na Intel Core i5 12600KF, o którym to zresztą niedawno wspominaliście, że jest dobrze wyceniony. I fakt, ten procesor jest naprawdę dobrze wyceniony. 12400F sporo tańsze, dużo mniej wydajne. 13400F droższe, więc taki 12600KF tutaj wypada moim zdaniem najlepiej. Jest to już procesor z budową hybrydową i wiem, że teraz mamy 14 generację, to prawda, jako bieżącą, a to jest aż 12, czyli no dwie do tyłu, ale uwierzcie mi, tutaj nie ma jakichś mega wielkich zmian. Wiadomo, każda z nich przynosi poprawę wydajności, większą liczbę rdzeni czy tego typu rzeczy, ale mimo wszystko i tak 12600KF za 739 zł to jest naprawdę nadal mega dobry deal. Dlatego po prostu Wam go tutaj polecam. Lecimy do płyty głównej. Tutaj no, jest to element, na którym właśnie nie należy oszczędzać. I uwierzcie mi, ten Asus TUF Gaming B760 plus Wi-Fi DDR4 będzie naprawdę dobrym mobasem, na którym nie oszczędzamy i nie bierzemy nic poniżej tego, moi drodzy. Uwierzcie mi, tutaj nie ma sensu. Widziałem inne płyty główne, różnice nie wiem, 30 zł, a na przykład dużo gorzej wyposażone. Ten TAFik jest po prostu rewelacyjny. 3 złącza M2, 3 wszystkie z shieldami. Potężna sekcja zasilania, naprawdę dobrze chłodzona, w zupełności sobie poradzi z tym procesorem, jak i z mocniejszymi. Oczywiście musicie być świadomi, że na tej płycie głównej naszej i5 nie podkręcimy. No ale myślę, że wiecie, jak się pracuje teraz rynek. Podkręcanie coraz bardziej staje się dla entuzjastów niż dla normalnych, w cudzysłowie oczywiście, graczy. Oczywiście można podkręcać i no, fajnie się bawić w podkręcanie, ale na B760 tego nie zrobicie, musielibyście kupić Z-kę. Z-ka dużo droższa, nie opłaca się, nie zmieścimy się w budżecie, koniec, kropka. Lecimy dalej do omawiania płyty głównej. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co jest atutem tej płyty, no to Wi-Fi. Tutaj mamy oczywiście wbudowane w płytę, o, może to zdjęcie lepiej pokażę, Wi-Fi 6, czyli mamy ten najnowszy standard AX. Od razu powiem, że to jest dwuzakresowe Wi-Fi, a nie 3, jak to teraz wchodzi już standard Wi-Fi 7. Ale myślę, że do tego jeszcze musimy trochę poczekać, żeby bardziej zadomowiło się na rynku. Na plus USB-C, na minus, że tak mało USB tutaj jest na tej płycie. No niestety 6, w tym 1 C, więc spokojnie można by tu dorzucić jeszcze z 2, jak nie 4 USB, gdyby producent chciał, ale widać nie chciał. Mamy za to 2,5 gigabitowego LANa, co się chwali, i rozbudowaną sekcję od dźwiękówki, w tym z wyjściem SPDIF. Cyfrowym. Ogólnie płyta moim zdaniem przede wszystkim bardzo ładna, a po drugie naprawdę dobrze doposażona w niewygórowanej cenie. 640 zł aktualnie na dzień nagrywania tego materiału uważam za dobry wybór i dobry deal. Lecimy do pamiątek. Pamięci, które moim zdaniem idealnie komponują się z tą czarną płytą główną, a zarazem są dobrymi, tanimi pamięciami. GoodRamy Iridium Pro Deep Black. Fajne pamiątki, 32 GB, no bo budżet już nie jest typu 3000, tylko właśnie 5000, musi być 32 GB na te czasy, na te standardy. 3600 MHz CL18, myślę, że tym można by się pobawić ręcznie z pociaśnieniem tych timingów, bo z reguły te pamięci właśnie dawały radę, jeżeli chodzi o pociaśnienie timingów. No i mamy pewną zagwozdkę, bo nasz procesor w porównaniu do 12400F czy 13400F nie posiada w zestawie układu chłodzenia, więc musimy coś dokupić. Nie to, że chcemy, ale po prostu musimy coś dokupić. No i szczerze powiedziawszy, na tym przeoszczędziłem, bo tutaj już budżetu nie było. Najtańsze sensowne Fera 5 za 140 zł. Szkoda, że ten materiał nie powstał jeszcze za czasów przed premiery Fery 5 Black,
którą zresztą za niedługo materiał będzie na kanale, więc koniecznie zostawcie subika. Wtedy kosztowała ta afera 99 zł przed premierze. No to była po prostu cena kosmos, jak dobra. A samo chłodzenie, no dobre, poradzi sobie z naszą piątką, tym bardziej, że jej nie kręcimy, dlatego moim zdaniem tutaj to jest dobry wybór. 140 zł, jak to mówiłem, tanio to już było, ale jest dobrze i w stosunku do rynku w miarę tanio, więc lecimy dalej. Dysk Lexar NM620, no nic tańszego, sensownego i dobrego nie znajdziecie. Dopłacanie do PCI Express 4.0 typu jakiś Lexar NM710 nie ma żadnego sensu. Szkoda, że ten dysk jest tak drogi. Ja pamiętam materiały sprzed roku, 184 zł. Ten dysk już podrożał o ponad 100 zł względem roku. No cóż, tak to już jest przy galopujących cenach kosztów komponentów do stworzenia, czy to dysków, czy to właśnie pamięci RAM. Sami widzicie na przykładach. Jak nie wierzycie, to sobie obejrzyjcie materiały sprzed roku i tam będą podane tak samo jak tutaj ceny tych nośników, dokładnie tego NM620 1TB. Piękne czasy przy tanich SSD. Dobra, lecimy dalej do zasilacza. No tutaj po taniości FSP Fortron Hydroka Pro 750 W. Dobry, sprawdzony, bez fajerwerków zasilacz. To może w sumie dobrze w przypadku zasilacza, że nie ma fajerwerków, tak jak bywało chociażby przy Bandit Power, naszych ulubionych, które potrafiły... Znaczy inaczej, tam składając komputer trzeba było mieć gaśnicę mimo wszystko, tak w formie bezpieczeństwa i składającego i otoczenia. Tutaj moim zdaniem to jest naprawdę dobry zasilacz i nadal powtarzam, nie wiem kto się spotkał składając komputer właśnie z tym zasilaczem, że ten zasilacz był głośny. Ja naprawdę sporo tych zasilaczy już przerobiłem i żaden nie był głośny, wręcz te zasilacze zawsze były niesłyszalne. Tak cichutko chodził wentylator właśnie w tym PS-u. Może ktoś się pomylił i niechlubnie tutaj oskarżył zasilacz, a bardziej wentylator w nim za to, że jest głośny, a to był na przykład jakiś inny wentylator z obudowy chociażby. Nie wiem, nie wnikam. Uwierzcie mi, ten zasilacz jest cichutki, jest dobry. 80 plus brąz, 750 W. Czego chcieć więcej w tej cenie? 299 zł. Naprawdę mega dobre PS-u. Lecimy dalej do budowy. Tutaj po standardzie, że tak powiem, poleciałem Krux Vaco bez fajerwerków za 229 zł. Dobra, przewiewna, dobrze złożona z trzema wentylatorami RGB obudowa, która pomieści nam zarówno kartę, jak i też płytę główną, bo niepozorna niby na zdjęciu, ale spokojnie ATX-a mieści, tak samo jak nasze chłodzenie. No i też ją dla Was przetestowałem, więc jakbyście chcieli sobie sprawdzić recenzję tej obudowy, to karta się pojawi gdzieś tutaj. O, pewnie nade mną w rogu ekranu, śmiało zachęcam do sprawdzenia. No i creme de la creme, czyli karta graficzna. No i powiedzcie, co by można tutaj dopchać? Pierwotnie myślałem, 4060 Ti 16 GB. No bo coś więcej to już będzie ciężko się zmieścić cenowo. A tu jednak się udało, Zotaka RTX-a 4070 Min Eagle. Właśnie z wersji tej powiedzmy najbiedniejszej i podstawowej, ale nadal jest to chip 4070, który jest wydajniejszy, zdecydowanie wydajniejszy od 4060 Ti. I ja wiem, 4060 Ti ma więcej VRAM-u, okej, to się może przydać, ale nadal 4070 ma już chociaż 12 GB, co uważam za takie kompletne minimum do dzisiejszych czasów, do dzisiejszych gier, a tym bardziej do przyszłościowych gier, a tym bardziej do rozdzielczości 1440p. Bo myślę, że ten komputer spokojnie do takiej rozdzielczości by tutaj się nadawał. Za 2500 zł, moim zdaniem fajna karta, wiadomo, nie najcichsza, nie najlepiej wykonana, ale tania. A to było bardzo istotne. To sam design może się podobać, choć nie musi, no mnie osobiście jakoś nie przypada specjalnie do gustu, ale nie narzekałbym, jakbym taką kartę na przykład dostał, tak, w ramach komputera na komunie chociażby, chociaż ja, a nieważne, z tymi komuniami to wiadomo jak to w maju.
Dobrze, moi drodzy, myślę, że wydajności RTX 4070 nie trzeba nikomu przedstawiać. Nowszy 4070 Super zdecydowanie jest droższy, więc na pewno się nie załapiemy. Nie polecam tutaj na siłę brać 4060 Ti, bo sobie troszeczkę po prostu zrobicie w kolano. 4060 Ti z 8 GB pamięci VRAM, dobra, choć mało przyszłościowa karta, dużo tańsza niż ten 4070, więc wtedy wam sporo zostanie w kieszeni. A finalnie tutaj no, przekroczyliśmy budżet, ale tylko nieznacznie, bo jest to 5174 zł. Jak ktoś nie może, no to od biedy już nawet bym uciął na procesorze i zamiast 12600KF wziął 12400F. Wiadomo, będzie to trochę gorzej, ale nie ciąłbym z karty, nie ciąłbym z płyty, bo to szkoda. Można ewentualnie przyciąć i wziąć 16 GB RAMu, żeby zachować maksymalną wydajność. Też można tutaj jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie może dołożyć tych 174 zł, to raz, że na ramię można trochę przyciąć, a dwa, nie wiem, pożyczcie od znajomego chłodzenie na miesiąc, a potem sobie dokupcie taką ferę 5 i też będziecie zadowoleni. Standardowo wszystkie linki do omawianych komponentów, jak i całego koszyka macie w opisie tego materiału, więc gorąco was zachęcam do sprawdzenia tego opisu. Tam macie też wiele innych ciekawych informacji, chociażby czym nagrywam, jak wygląda mój komputer, stanowisko itd., itd. Moi drodzy, w tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to będzie mi niezmiernie miło, jak pozostawicie po sobie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz napiszecie komentarz, co sądzicie o tym zestawie komputerowym, może coś ostatnio składaliście, pochwalcie się. Oraz czy waszym zdaniem w tym budżecie ten zestaw ma sens, a jeżeli nie, no to co byście wy wybrali. Jestem bardzo ciekaw, sekcja komentarzy należy do was. Natomiast w tym filmie to było tyle, ja się z wami żegnam, mówił Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.